Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo ciepło, serdecznie z tej strony Ricky. Słuchajcie, jak widzicie, ranga coraz, pozycja coraz wyższa, można by powiedzieć, bo powoli dobijamy no do 10 tysięcy. Teraz tak, słuchajcie, mamy jak zawsze codziennie wydarzenie, czyli wygraj dziś rundę. 250 to jest hajsu, tak, czyli AC. Dalej, mamy wyzwanie solowe, ukończenie 3 meczów. Wyzwanie grupy szturmowej, wygraj 2 rundy z grupą szturmową i mama mia wie. A, mama wie, a nie mama mia. Czyli ukończ 40 meczów ze swoją grupą szturmową. Lobby meczu. Chyba Denukes jest lepszą mapką według mnie. Postanowiłem sobie dzisiaj zagrać, słuchajcie, jest godzina 11:57. Więc super czas, myślę, że nie będzie jakichś dzieci. Dzieci będą w szkole, ja mam teraz, słuchajcie, wolne chwilę. Więc postanowiłem sobie zagrać teraz. Zazwyczaj teraz dzieci właśnie są w szkole i myślę, że będą ogarnięci gracze teraz. Raczej wątpię, żeby jak o tej godzinie, o tej porze trafił się jakiś Polak. Nawet nie będę pytał, bo to takie dziecinne, ej, ktoś z Polski? Nie, takiego czegoś się po prostu nie pyta, ani w ogóle nic. Nie będziecie mieli nic przeciwko, jak będę sobie popijał czasem łyczka. Soczek z wodą oczywiście, więc nic tutaj, żadnych alkoholowych spraw nie ma. Nie widzę żadnych... O, tu jest Ramona Poznan, czyli ktoś z Polski, ale to z drużyny przeciwnej. Nie widzę tu jakichś zbyt polskich, no chociaż nikt nie musi mieć polskiej nazwy, żeby mówić po polsku, tak? Ale raczej, no raczej bym tutaj się nie spodziewał jakichś odzewu Polaków, no. Byłbym pozytywnie zaskoczony i zdziwiony, gdyby rzeczywiście coś takiego było. Dobra. Runda zerowa, czyli mamy teraz chwilę czasu, żeby się rozgrzać, pobiegać sobie. Gramy sobie Reconem, jak zazwyczaj, nie? Na początku grałem Reconem, później się na Assaulta przerzuciłem i znowu Reconem. Bo jednak to jest... Wow. O kuźma, ale mnie zrobił. No jednak to jest taka kultowa według mnie postać. O, zabili go, frajerzy. Troszeczkę sobie muzyczkę przyciszę, bo to tak troszeczkę za głośno mi słuchawka gra. Mam skana. No to lecimy. Pytanie, czy będą mieli jakiegoś snajpera? Jest jeden. O. Wow! No ale chociaż wiedzą, że tam jest czwórka ich. No ale to jest runda zerowa, więc tak naprawdę ciężko by tu... To jest tak. Ta broń jest na skradanie się, ta jest na daleki zasięg. Weźmy może to na skradanie się. Ono jest celne, jeżeli jest się przy jakiejś, nie wiem, osłonie. Ta broń jest wyjątkowo celna. No tylko właśnie trzeba być przyklejony przy osłonie. Granat. A, nie dosięga. A. Wow! Kolega właśnie ginie już. Ojej, zaraz. Wow, pistolet miałem wyciągnięty. No wyciągaj. No zmień na to. Ojej! Jest! Przeżyłem. Przetrwamy to. Ja was wierzę. Go point! A, w dupa. Plecy dostałem. No nie no, kuźwa, ludzie. Go point! Idźcie na ten punkt, nawet w miarę, kurczę, nieźle ten z drużyny pierwszy tam nieźle ich pojechał. Cholera. Kurna, cholera. Nie udało się. Nieźle, dobra, bierzemy tą broń, ona jest... Ona jest wolnostrzelna, czy... Jest gorsza pod względem szybkościowości, ale daje większe obrażenia. Więc tak naprawdę...
Ten, co ma najmniej punktów, najgorzej mu idzie, to nice snob. O, zabiłem! Pilnujcie pleców. Znaczy, nie wiem czy... Nie wiem czy ktokolwiek to rozumie po polsku. Aba, chyba mamy to przyjęte. Pięknie! No i piękna praca, słuchajcie, zespołowa. Wow, wow, wow. Dobra, chowie, kryj mnie. A, pięknie! Headshot! No widzicie. Pięknie! Left! Left! Chłopie! Ło kuźwa! Wow, podwójny granat. Right. Oblałem się. Kurczę, ale dobra, słuchajcie, idziemy powoli. Znaczy, kurczę, ten nieźle jedzie. No i to może zadecydować, kurczę, że możemy stracić ten punkt. Ale okej, okay, pierwszą rundę, znaczy w pierwszej rundzie przejęliśmy ten punkt. Okej, okay, udało się. Thanks. On tu przeskanuje trochę. Pięknie. Headshot! O kuźwa! No nie, ale mi zabił. Ale piękny headshot, słuchajcie, taki czysty headshot wszedł. Normalnie, podoba mi się. Słuchajcie, właśnie fajne jest to, że nie ma dzieci teraz. Zazwyczaj ludzie starsi albo dorośli grają i są zazwyczaj ogarnięci na tym serwerze. I to mi się fajnie podoba. Słuchajcie, kurczę, przeskanowałbym wam, ale mam tego mało. O, tam jest. Ktoś skanuje, no to spoko. To ja puszczę skana na prawo. Okej. Dzięki. Dobra, tam obstawiają. Wow, right. Znaczy z prawej, no, czy pewnie, a nie. Kurczę, dostałem w ramię. No w ramię tak naprawdę dostałem, tutaj. I mnie tak gościu zabił. Ale dobra, słuchajcie, jestem cały czas pierwszy, chociaż tutaj, no powiem wam, że jest tak, nawet bym powiedział, cienko. Znaczy, prawa. Oto idziemy na prawo, znaczy ja bym przeskanował prawą stronę. Skanuję. Wow, blitz, blitz! Kurde, kolego. Left! A, oh, fuck! Kurde, a prawie bym go zabił. Ile mu zostało? 74. No, trochę jeszcze miał tam życia. Ale coraz bliżej.
Wchodzimy do gry, lecimy. Jestem pierwszy, ale kurczę, tamten coraz lepiej. Wow, nice team. Wow! Pięknie! Aha, ten blitz, ten bieg, no to raczej taka kiepska opcja, wiesz? Ha? No nic, ja będę pilnował lewej strony. Kurde, cholera. Ach, o kurźwa. Łe, ten mnie wyprzedził. Patrzcie, jak ten old time mi wyprzedził. No, nieźle, nieźle. No cóż. Trochę zadałem obrażeń, jednego zabiłem, ale tamtego kurczę nie zdążyłem. Mogłem nie iść pod odsłonę i dopiero później strzelać, tylko od razu mogłem strzelać na ślepo, może bym go trafił, chociaż mogli z drugiej strony by mnie ściągnąć. Ale okej, słuchajcie, punkt C przejęty, nawet powoli idziemy do przodu. Pozwolicie, że przeskanuję. Ale czysto na razie. Wow, źle rzuciłem tego. Chociaż? Nie. O kuźwa! Kto mnie to zabił znowu? Za szybko poszło. Dobra, tu zobaczymy. Otrzymany. Jakiś lol. Okej. Ale okej, nie jesteście najgorzej. O kurczę, ojej, już trzeci jestem. Ale słuchajcie, dobra, no przecież w końcu nie chodzi o to, bo to jest gra zespołowa, tak? W ostatnim odcinku widzieliście, jak bardzo ważna jest gra zespołowa. Wszędzie, ale szczególnie w tej grze. Naprawdę. No, a zabiłem go, kurde! W nogi go chyba zabiłem. No zacząć. Nie, bo kurczę, tu nie pokazuję żadnych obrażeń, ale w nogi chyba. Tak mi się wydaje, że w nogi i w ten. No ale nieźle, nieźle. Słuchajcie, dobra, mamy, słuchajcie, o, jestem drugi. Pięknie, najlepszy Recon, pierwsze zwycięstwo, ale pewnie, no nie jestem najcenniejszym oddziałem. Znaczy najcenniejszym, nie wiem, żołnierzem, nie wiem. Graczem oddziału, o. No ale dobra, jestem drugi, nieźle. Ten old timer nawet nieźle poszedł do góry. Myślę, że wszystkim trzeba tutaj w pewnym sensie się podziękować, oddzięczyć, bo to jest gra, słuchajcie, jak zawsze mówię, zespołowa. Chociażby nie wiem, jak jeden by się starał, miałby chociaż te 10 tysięcy punktów, to jeżeli reszta psuje i nie wchodzi na ten punkt, nie pracuje zespołowo, tak? No to to jest taka lipa. Kurde, zabijcie go, zagrypcie go. Kurcze, jemu dużo HP nie zostało. Tam jeden strzałbik zginął chociaż. Ile zadałem mu? O, ktoś, że ten.
33. Jakbym miał 100 życia, to bym miał 1 HP. No dobra, trudno, ale poszli na punkt. Go point! Tylko nie wiem, czy nam pleców nie robią. Behind! Sorry, nie chciałem. Losing Charlie. Kurde, cholera, ma niezłą broń. Nie mogę go to nawet ściągnąć. No, nawet jednego swojego granatem zabiłem. Ten Alter. Nieźle teraz wymiata. Oj, nie wiem, czy. Escape'a przypadkiem. Mam włączonego. Cholera! Right sniper! To jest problematyczne. Co? Spróbuję im pójść z prawej strony. Bo mogłem zmienić broń. No już te C straciliśmy tak naprawdę. Okej, zabiłem kogoś w końcu. Kurde. Was sind wir für ein Team? Keiner geht mit an den Punkt. Was soll denn das? Securing Charlie. O, w dupę. Ale mnie zjechał. Dobra, wiecie co bierzemy? Weźmy może teraz na ten mecz tą broń. Ona jest szybko strzelna. Gorszy, wiadomo, no gorszy. No ma o wiele gorszy damage, tak? Czy tam obrażenia. No ale jest, myślę, ciekawsza. Znaczy ciekawsza, no lepsza, no. No właśnie to jest takie tak. Teraz trzeba porównać, co jest. Zrobić taką analizę. Co jest, kurczę, z drugiej strony lepsze. Heavy casualties inflicted. Behind, left. Kurde, cholera, z dwóch z lewej. Przyjęliśmy punkt, a ja nie przyjąłem. U kurde, jestem ostatni, ale zobaczcie, jak człowiek zaczyna się bawić coś. A dobra, to może zrobimy tak. To automatycznie jest na ostatnim miejscu. Good job. I teraz słuchajcie, naprawdę, no ja się, no to testowałem sobie coś, tu nie ma co testować. Tu się gra albo defensywnie, albo ofensywnie, zależy jak gra chce. Kurde, o dupę! No i mnie zabili. Plus 10 za pracę zespołową, fajnie. Coś jeszcze. Dodatkowo dostałem. Okej, no widzicie, jak zaczyna się grać na tam, gdzie trzeba, na punkcie, no to automatycznie idzie się do góry, nie? Znowu tracimy punkt. Ile jest? 1 na 1, no dobra. Czy nam pleców nie robią? Mam nadzieję, że nie. Odzyskujemy. Skanuję. Okej. Będę pilnował, czy nie robią nam pleców. Losing Charlie.
Kurde, cholera, headshota dostał. Ile ma HP? 6 HP! Nie wierzę. Jeszcze Poznań mnie zabił. Poznań Poznania zabił. Poznania Poznaniaka, no kurde, tak jakby nie wiem. Kanibalizm. Niemalże. Kurczę, dobra. C tracimy, ale powoli. Powoli odrabiam. O, już widzę jednego gościa. Gościu, jest granata. Ale kurczę. Cały raz idziemy to do góry. Dobra, ja pójdę pilnować innej strony. Pięknie. Kurczę. Pięknie. Ale fajnie. O kurde, zobaczcie, jak to się gra tak. Uhu! Jak pięknie. No, a nie mam granaty już. Okej. No nie zabiłem go. Ojej. Ja nie mam nic, nie mam. Zabiłem. O kurde, no i mnie blitzem dobił. 7 zabójstw pod rząd. Kurde, słuchajcie, to widzicie, jak człowiek gra tak jak należy. To jest rewelacja. 4, 3, 2, 1. Go, go. No. Widzicie. Ja też zacząłem w jakiś sposób grać. Inni też zaczęli w jakiś sposób grać i automatycznie przyjęliśmy C i posunęliśmy się dalej na punkt B teraz. Wcześniej też tak było, że jak graliśmy wszyscy równo, no to w jakiś sposób posuwaliśmy się do przodu, nie? Kurde, no i mnie zjechał. Ajajaj. Dużo życia mnie zebrałem. A, bo on headshota walnął. Jemu też headshota walnąłem 45. To jest ta broń, nie? Że jak kurczę walnić headshota, to ona taki, no, kiepskie takie te obrażenia zadaje, nie? Ale jest super szybko strzelna, więc jak parę razy się wyceluje w tą głowę, no to w cokolwiek, no to można nieźle kogoś pokiereszować, jak nie zabić. Bo o to w tej grze chodzi, nie? Pięknie. O kurźwa. Zabijesz go? Zabijesz go? Zabijesz go? No zabij go! A kurczę. To jest problem, że ta osłona. No. Jak coś stanie na przeszkodzie ten broni, no to kurczę to się zatrzyma na broni. Nie ma czegoś takiego, że przebija na przykład tutaj cokolwiek.
Jeśli na przykład trafi na trawę, no to trawa zatrzyma ten pocisk. No, taka lekka parodia, nie? Ale no, z drugiej strony nie ma czegoś takiego jak... Chyba kogoś granatem dobiłem. Wow! Kurczę! Tam prawie... O! Dostałem asystę, więc jestem drugi. Jakbym... przez te... Kurczę, no nie jestem w stanie czy przez 10 sekund się postarać, żeby kogoś zabić raczej. Chyba, żeby mi teraz właśnie gościu wybiegł na twarz, no ale... No, drugi jestem. Najlepszy Recon znowu. Podwójna porcja. Pięknie. Medal seryjnego zabójcy. Wygrana, słuchajcie. Mamy wygraną. Więc fajnie. 4 i 6. Pierwsza i druga runda wygrana. Choć co prawda składy były bardzo, bardzo, no bym powiedział, w miarę wyrównane. 1000, nowy poziom, 1000 AC, 250 AC, 400 AC, no super. Pułkownik piątka, czy wy to widzicie? Bo ja tak. Słuchajcie, no pięknie, pułkownik piątka, to już jest kuźwa coś. No cóż, jedynie co mogę zrobić, to wam podziękować. Dzięki za wasze, jak się podobały, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, oceniacie i pamiętajcie, że o godzinie 21 w piątki, soboty gram z widzami, więc jeżeli chcecie ze mną zagrać, dajcie znać, na pewno jakoś się zgadamy i zagramy. Ja się z wami żegnam, na razie, do następnego odcinka, cześć!